Rozmowa dnia. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, pani profesor. Witam pana redaktora i witam państwa. Zaczniemy od tego, co czeka w tym roku emerytów i rencistów. Na początek waloryzacja rent i emerytur. Od kiedy? Tak, oczywiście jest jak gdyby pełna agenda tych działań, które realizujemy zgodnie z obowiązkami ustawowymi i statutowymi. No, kluczowym na pewno elementem jest waloryzacja, ale też przypomnijmy, że przede wszystkim w tym roku już wchodzimy w taki czas, kiedy będzie nam przybywało emerytów i w tym, i w kolejnych 5 latach, a więc to też spowoduje, że będzie wzrost wydatków w ogóle z funduszu emerytalnego. O ile w ubiegłym roku wydaliśmy na emerytury tylko z systemu powszechnego 270 miliardów, jeżeli dodamy pozostałe systemy, to pewno dojdziemy do 300 miliardów, a teraz do tej kwoty trzeba będzie doliczyć właśnie, tak jak zapytał pan redaktor, waloryzację. Jeżeli oprzemy się na tych zasadach, które w tej chwili są nam znane, że 13,8, nie mniej niż 250 zł, no to w sumie to będzie 40 miliardów złotych. To jest takie zaciągnięcie zobowiązania funduszu emerytalnym, które po prostu później będzie przez całe lata spłacane. To jest bardzo istotne, jakieś osiągnięcie też takie cywilizacyjno-społeczne, to zagwarantowanie, dążenie do tego urealnienia wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych. Ponadto, tak jak państwo zapowiadaliście dzisiaj czy w poprzednich dniach, również my przygotowujemy się do 13 emerytury, bo zgodnie z prawem obowiązującym w kwietniu będzie ona wypłacana, czyli 1 marca zwaloryzujemy świadczenia, podniesiemy je o wskaźnik waloryzacji i w zdecydowanej większości zagwarantujemy nie mniej niż 250 zł. No i także zgodnie z zapowiedziami będzie też tym świadczeniem w tym roku gwarantowanym 14. emerytura. A więc to są też koszty ponad 20 miliardów złotych. Oczywiście my musimy widzieć tą sytuację tych osób w takim kontekście szerokim, no bo oczywiście, kiedy popatrzymy na budżety gospodarstw domowych, osób, które są już na emeryturze, to tam 83%, czy nawet trochę więcej, bezpieczeństwa ich materialnego gwarantują te emerytury wypłacane z systemów publicznych. Dlatego tak ważne są te kolejne czynności, jak właśnie waloryzacja i gwarancja jakiegoś dodatkowego dochodu, który także daje do rozporządzenia większą kwotę. Pani prezes, waloryzacja będzie obowiązywać od początku 1 marca. Marca, tak. Wyniesie 13,8%. Tymczasem inflacja w ubiegłym roku ponad 17%. Teraz jeszcze będzie przez pierwsze miesiące wzrost tej inflacji, czyli rewaloryzacja nie zrekompensuje inflacji. Znaczy, musimy wiedzieć, że waloryzacja, ona odnosi się, i tak jest nie tylko w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej, do tych czynników ekonomicznych, które mówią nam o warunkach życia za ubiegły rok, a więc bierzemy pod uwagę z jednej strony koszty utrzymania, jak powiedział pan redaktor, i oczywiście też wzrost wynagrodzenia. I w tej chwili 13,8 to jest szacunek. Ten wskaźnik będzie ustalony na początku lutego, dlatego że ten wzrost wynagrodzeń za ubiegły rok poda prezes GUS-u na koniec miesiąca stycznia czy na początek lutego. I to jest taka zasada. Ona nie odbiega. Ona też spełnia te różne standardy międzynarodowe, żeby uwzględnić natomiast tą sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku. Natomiast tą reakcją jak gdyby na to, o czym mówi pan redaktor, jest wypłata tych 20 kilku miliardów dla tej grupy ponad 9 milionów osób. W Polsce mamy, panie redaktorze, jak patrzę na dane statystyczne, 9,8 miliona osób w wieku 60 i więcej i mamy w Polsce 1,7 miliona, oczywiście w tej grupie osób 80+, a więc te dodatkowe świadczenia jak 13 i 14, no one są też takim uzupełnieniem tego budżetu gospodarstw domowych tych osób.
Trzynasta emerytura zostanie, czy zacznie być wypłacana w kwietniu, później dalszy ciąg, a czternasta w sierpniu. No najprawdopodobniej jeszcze czekamy na to, żeby ten akt prawny był ostatecznie przyjęty. Tak się zapowiada, ale my tak oczywiście czekamy na prace takie zaawansowane i przyjęcie aktu prawnego w tym zakresie. Także tak jest to przewidywane. Wystarczy pieniędzy na kontach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Tak, na to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie. Rewaloryzacje i wypłaty emerytur dodatkowych? Tak, to jest świetne pytanie. Po pierwsze, no ten rok naprawdę wyjątkowo bardzo dobry, jeżeli chodzi o pobór składek w systemie ubezpieczenia społecznego. Ten rok, czyli 2022, tak? Tak jest, ten rok, który minął. No, tak, dokładnie tak. A więc myśmy pobrali 376 miliardów złotych. To jest bardzo dużo, bo to jest w okolicach prawie niecałych 60% w porównaniu do wpływu budżetu państwa. A więc to oznacza, że pokryliśmy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w prawie 84,8%. To historycznie największy stopień pokrycia składkami wydatków na nie tylko emerytury, zasiłki, inne świadczenia. I skorzystaliśmy z małej ilości dotacji, bo tylko z 36,5 miliarda złotych. Na ten rok, o którym rozmawiamy, czyli 2023, przewidujemy, że pobierzemy wszystkich składek, także na zdrowie, bo jak pan redaktor i państwo wiecie, pobieramy wszystkie składki, ponad 400 miliardów, ale my na przykład przewidujemy już wyższy udział dotacji, żeby pokryć wydatki na emerytury zwłaszcza i na świadczenia chorobowe, z tego powodu, że wchodzimy też w okres, kiedy w latach 2023-2027 będzie przychodziło około rocznie 300 tysięcy uprawnionych jeszcze z roczniku wyżu demograficznego, czyli przewidujemy, że będzie wzrost liczby świadczeniobiorców i wzrost także kosztów ustalania i przede wszystkim wypłacania im świadczeń. A więc ta polityka w zakresie emerytur, w zakresie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych opiera się na oczywiście uszczelnianiu to, co zrobiliśmy, poboru należnych składek, czy też w tym zakresie, za który odpowiadamy, podatków, ale przecież to państwo ustanawia system ubezpieczenia, gwarantuje jego funkcjonowanie i gwarantuje wypłatę. A ta gwarancja wypłaty to jest właśnie udział tej dotacji budżetu państwa, czyli finansowanie ze składek i z podatku. Pani prezes, wśród nowości na ten rok pojawia się takie słowo jak m-legitymacja. Na czym to polega? Tak, oczywiście. No, osoby, które przychodzą na emeryturę, to są osoby naprawdę młode, w wieku 60 czy 65 lat i z naszych analiz wynika, że nie są wykluczone cyfrowo, a więc wprowadzamy dzięki współpracy z aplikacją M-Obywatel, M-Legitymacji. To jest ten dokument, który po prostu pozwala korzystać z różnych usług publicznych emerytom i rencistom, ulg uprawnień, zniżek też do biletów i oni mogą poprzez właśnie wnioskować platformę M-Obywatel o taką M-legitymację. Już mogą w tej chwili? Tak, oczywiście, tak, już można pomału tak wnioskować o taką legitymację i zainteresowanie też jest całkiem spore. Ja przypomnę, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ciąg dalszy tej rozmowy na naszych stronach internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pani profesor, mówiła pani o tym, że no, coraz więcej emerytów jest już, którym trzeba będzie płacić i waloryzować emerytury. Jak to w ogóle wygląda w tym roku, czy będzie wyglądało w tym roku, czy no bo wiadomo też, że im dłużej się pracuje, tym ta emerytura jest większa, zwłaszcza po przekroczeniu, już osiągnięciu wieku emerytalnego, ale czy dużo osób zostaje w pracy? Tak, to jest świetne pytanie, które pan redaktor postawił, dlatego że trzeba tak jak gdyby też korzystać z gościnności u państwa na antenie, żeby edukować i informować, że skąd się biorą emerytury. No z tego, że pracujemy, płacimy składki, gromadzimy kapitał emerytalny, a ten nowy system emerytalny, on tak jest zbudowany, że tu jest prosty
wzór obliczania emerytury, ilość tych składek, które wpłacimy, dzielimy przez przeciętne dalsze trwanie życia, czyli im ten kapitał większy, zresztą my go będziemy też w ramach nowości, przypominam, waloryzować w czerwcu, a więc będziemy uzupełniać o też kwestie inflacji, wzrostu kosztów utrzymania, a więc i to się absolutnie opłaca, przesunięcie granicy przejścia na emeryturę w przypadku kobiet o rok daje 8-15% wyższą emeryturę, a o 4 lata to daje około 30 czy nawet 40% w zależności od sytuacji. Podobnie jest w przypadku mężczyzn. Pan redaktor zapytał, czy rzeczywiście obywatele z tego uprawnienia korzystają. No, korzystają w zdecydowanie wyższym stopniu niż na przykład w 2017 roku. Kiedyś na antenie tutaj miałam przyjemność rozmawiać z państwem. 83% wtedy osób po osiągnięciu wieku natychmiast przechodziło na emeryturę. W tej chwili to jest około 61,2%. To oznacza, że 23,4% przesuwa tą granicę o rok, natomiast zdecydowanie mniej przesuwa dłużej niż rok tą swoją aktywność ekonomiczną, żeby jeszcze ten kapitał gromadzić i później przejść na emeryturę. No i taka jest też prawda, że w mniejszym stopniu przedłużają tą aktywność panie. A panowie, pomimo że mają 65 lat, też przesuwają tą granicę, czasami o rok, czasami dłużej, a więc tak wynika z naszych badań. W sumie ta liczba osób aktywnych ekonomicznie, które osiągnęły wiek 60-65, szacujemy na około 850 tysięcy, w tym zdecydowana część to są ci, którzy też nie przeszli na tą emeryturę, tylko jeszcze pracują i uzupełniają swój kapitał emerytalny. No ale tutaj musi być kilka warunków spełnionych. Przede wszystkim chęć pracownika do tego, żeby zostać w pracy. Po drugie, zdrowie, które pozwala na dalszą pracę. No i od strony przedsiębiorstwa. Chęć przedsiębiorcy czy zakładu do zatrudniania w dalszym ciągu danego pracownika. Oczywiście, tak. No to sytuacja gospodarcza. Oczywiście muszą być spełnione te warunki, jeżeli chodzi o kwestie te subiektywne pracownika, więc zdrowie, ta możliwość, chęć kontynuacji po stronie pracodawcy i zapotrzebowanie w gospodarce. No muszą być absolutnie spełnione te warunki. One w zależności od sytuacji, tak jak w tej chwili wydaje się, że są spełnione, ponieważ rynek pochłonął dużą część też uchodźców z Ukrainy. My też to analizujemy, prowadzimy analizę w rejestrach różnych, no w naszych rejestrach przede wszystkim, bo one są główną bazą daną, czyli oczywiście ten rynek pracy jest chłonny, ale zupełnie inaczej trzeba też patrzeć na osoby, które właśnie chcą kontynuować pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego i brać pod uwagę także stworzenie tych warunków, żeby takiego pracownika z wiedzą, z kompetencjami, z taką dostępnością jednak zatrzymywać w pracy z punktu widzenia też jego dyspozycyjności, bo z naszych badań, analiz wynika, że ta dyspozycyjność jest naprawdę zdecydowanie wyższa niż pracowników w niższym wieku. A jeśli chodzi o wspomnianych obywateli Ukrainy przez panią profesor, czy obywatele Ukrainy bardziej obciążają na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy wprost przeciwnie, stanowią też źródło przychodów ZUS-u? Tak, absolutnie musimy powiedzieć tak, że musimy ich podzielić na cudzoziemców, tym Ukraińców jeszcze sprzed wojny, czyli sprzed 24 lutego ubiegłego roku. Tu w rejestrze mamy tych cudzoziemców około 1 100 000, prawie 780-775 tysięcy to są Ukraińcy. Oni od dłuższego czasu z pewnymi przerwami oczywiście pracują. Oni i wkład do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest ważny, no ale też nie stanowi o istocie, o jak gdyby tych, o tym największym wpływie składek. Natomiast oni korzystają ze świadczeń krótkookresowych, głównie zasiłkowych, natomiast opłacają też, bo są w większości pracownikami, składki emerytalno-rentowej z nich nie korzystają. Natomiast tutaj pewien fenomen jest z punktu widzenia z kolei tej drugiej grupy Ukraińców, to są uchodźcy, którzy podlegają temu prawu specjalnemu z 12 marca, których mamy
w rejestrze PESEL około 1,5 miliona. Tam mamy ponad 40% kobiet w wieku aktywności ekonomicznej, 46% i około 40% dzieci w wieku szkolnym. I to, co my widzimy w naszym systemie, ale także staramy się koordynować z informacjami, które przychodzą z innych instytucji publicznych, około oczywiście 52-3-4% tych kobiet jest cały czas na rynku pracy. Widzimy, gdzie pracują. No oczywiście to są prace najczęściej proste, administracyjne, też prace w usługach, w gastronomii. No i też patrzymy, jak są wynagradzani. Najczęściej to jest minimalne wynagrodzenie. Jest też wśród takich informacji naszych analityczny fakt, że w większości zatrudniane są na umowy zlecenia, w mniejszym zakresie na umowy o pracę i w zdecydowanie mniejszym na umowy o dzieło. Ale trzeba jasno powiedzieć, że ten reżim nadania właśnie rejestracji w PESEL-u, że te nasze bazy danych, które rejestrujemy legalne zatrudnienie, no pozwalają na to, że możemy dzisiaj państwa i świat informować, że jest pewien fenomen taki właśnie tej wysokiej aktywności ekonomicznej, co w jakiś sposób balansuje duże wydatki, które ponosimy na ochronę socjalną, zwłaszcza na wypłatę świadczenia 500+, bo jak pan redaktor wie, my wypłacamy te świadczenia no, w sposób nowoczesny, tak jak wszystkie świadczenia na rzecz rodziny i te wydatki w ubiegłym roku to było około 1,3 mld złotych. A więc dla nas jest ważne, żeby patrzeć na ten pierwszy filar ich aktywności, udziału wpływów składek i podatków, które płacą, ale także musimy absolutnie informować o wydatkach i kosztach na szeroko rozumiane świadczenia socjalne, zwłaszcza te, no, za które też odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pani profesor, i na zakończenie temat ważny również z politycznego punktu widzenia, dobrowolny ZUS. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw chce, żeby ten ZUS był dobrowolny. Ja zacytuję jeszcze słowa prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział tak: jeżeli chcemy, by ten rok nie stał pod znakiem upadku tysięcy małych firm rodzinnych, to musi zostać wprowadzona dobrowolna składka na ZUS. Tak, oczywiście my tutaj jesteśmy też takim centrum analitycznym, badawczym, jeżeli chodzi o kwestię realizacji tego prawa do zabezpieczenia społecznego. Panie redaktorze, powiem tak, że no państwo musi realizować konstytucyjny obowiązek prawa do zabezpieczenia społecznego, ale także organizowania systemu zabezpieczenia społecznego w oparciu o te zasady powszechności, obligatoryjności i tą jedną z tych, jeżeli mamy dzisiaj w ubezpieczeniu emerytalnym 16 milionów osób, w tym są także właśnie przedsiębiorcy, czy płacący składki sami za siebie, czy też również zatrudniający pracowników, no państwo absolutnie realizuje to prawo. Zresztą podobne standardy obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Jedynym wyjątkiem są rozwiązania niemieckie. Zresztą nasi koledzy z Niemiec uważają je za bardzo krytyczne. Mnie się wydaje tak, że z punktu widzenia takiego ekonomicznego to przedsiębiorcy mają tą możliwość zawsze wyboru, tak, skali tych obciążeń, znajdują się w zdecydowanie bardziej korzystnej sytuacji niż pracownik czy zleceniobiorca. Kiedy popatrzymy na te wskaźniki ekonomiczne w 2023 roku, to ja widzę tak, że przedsiębiorca, jeżeli przekracza 4161 oczywiście przychodu, to on jest w bardzo preferencyjnej sytuacji niż pracownik zleceniobiorca, dlatego że on po prostu już nie musi płacić składek od wszystkich przychodów, tak jak to robi pracownik, tak jak to robi zleceniobiorca. To jest pierwsza rzecz. Poza tym, no my od lat rozwijamy szereg tych rozwiązań, że przedsiębiorca może podjąć decyzję. Po pierwsze, jeżeli jest w trudnej sytuacji, działalność nierejestrowana, połowa minimalnego wynagrodzenia. Dalej mamy ulgę na start sześć miesięcy. Potem jest dwuletni pas startowy, kiedy można płacić składkę od 30% minimalnego wynagrodzenia. Także dużym powodzeniem cieszy się mały ZUS+.
czyli od połowy dochodu, który osiągnęliśmy w ubiegłym roku, i można wymieniać szereg tych rozwiązań. Przecież opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oznacza, że w przyszłości będzie prawo do emerytury, że będzie dochód na starość. A dzisiaj z panem redaktorem powiedzieliśmy na początku, że prawie 83% w Polsce dochodów na starość to są emerytury systemu publicznego. A więc odejście od tego obowiązku, od tej powszechności oznacza, że kto będzie ten dochód na starość zabezpieczał, skoro w Polsce nie rozwinęły się te formy dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowego oszczędzania. Powiedzieliśmy, że generalnie póki co to tym gwarantem bezpieczeństwa materialnego jest państwo, które zdecydowało kiedyś, a w tej chwili odpowiada za utrzymanie i za gwarancję wypłaty świadczeń z tego systemu. A więc ja myślę, że absolutnie trzeba ten dyskurs prowadzić w taki sposób merytoryczny. I jeszcze odnieść się do tego, o co zapytał mnie pan redaktor, jeżeli chodzi o kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy absolutnie w ubiegłym roku wywiązali się bardzo dobrze z tych obowiązków składkowych. Natomiast tak, mamy 1 100 000 przedsiębiorców, którzy mają różnego rodzaju ulgi, odroczenia, czy też inne czynności, które prawo przewiduje, żeby w okresie przejściowym złagodzić, odciążyć ich, jeżeli naprawdę pojawiają się na rynku te różnego rodzaju problemy. Myśmy dużo zmienili, udoskonalili tych rozwiązań w okresie covidowym. Obsługujemy je też w sposób bardzo indywidualny, a więc no myślę, że stanowią część integralną powszechnego obowiązkowego systemu zabezpieczenia społecznego i tak po prostu powinno to funkcjonować z punktu widzenia też możliwości wypłaty później świadczeń, bo tak naprawdę to wszyscy analitycy, ekonomiści się zgadzają, że realizacja wystąpienia tych ryzyk wypłaty świadczeń jest możliwa tylko przez państwo, jeżeli państwo rzeczywiście zorganizuje dobrze ten system i po prostu pilnuje pewnego porządku w tym zakresie. Dziękuję bardzo za te informacje, za rozmowę. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję za rozmowę, za spotkanie i życzę państwu dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.